reprezentuję Fundację Ratuj Życie. I mam do Ciebie takie pytanie. Czy wiesz, co zrobić, jeżeli miałbyś udzielać pomocy osobie, która jest nieprzytomna i nie oddycha? Otóż niewiele tak naprawdę trzeba. Potrzebne są Twoje ręce i użycie urządzenia, które się nazywa ANR. Nasza fundacja zajmuje się tym, by lokalizacje tych urządzeń były dostępne w bazie. Możesz ściągnąć na swojego smartfona aplikację Ratuj Życie i dowiedzieć się, gdzie takie urządzenie jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania czy Twojego miejsca pracy. Jeżeli chcesz nam pomóc w tym, by te urządzenia lokalizować, by wrzucać je do naszej bazy, by sprawdzić lokalizacje, które już są w naszej bazie, zapraszamy Cię, by zostać e-wolontariuszem Fundacji Ratuj Życie i wspierać nasz projekt w ramach konkursu Odkryj e-wolontariat.